dzieci. Chcę, by przyjrzały się zaprojektowanym przez nią kreacjom. Być może dostaną szansę życia dla niej. Gwiazda. Gwiazdy to są te 5 minut na wybiegu. Po pokazie, w szczególności po bieliźnie, to są osoby, które mówią nam, że ta bielizna jest lepsza niż striptiz. Bo co z tego, że ona wyjdzie, ściągnie te ciuchy, tam przyróże, coś zrobi. A tu jest jakaś taka mała enigma, że to nie wszystko jest pokazane. Że coś jest ukryte, mały sekrecik. Ja nie czasem mogę myśleć, Chryste Panie, co ona ma pod spodem. Ja mówię, że ona jest modelką. Modelka ze slumsów, kurde, za to, że jest ładna, a nie z bogatej rodziny za pieniądze. Tatuś podpłaci i ona brzydka jest albo za gruba i jest modelką. Bo ma kasy? Nie, na tym nie polega. Więcej dziewczyn z takich rodzin jak nasze, takie biedne, skromne, powinni startować. Na jakieś castingi, wszystko może by się dostała, to się wstydzą. Bo nie, bo to, bo tamto, no. Musi spróbować. Spróbowała i jest fajnie. Sylwia i Karolina dla Sylwii. Mieliśmy dwa pokazy, to miałam 100 zł. Tam mam je 30 zł, sobie kupiłam też kartę do telefonu i w ogóle poszłam jeszcze z nią do Biedronki, to jeszcze zrobiłam zakupy, to jeszcze zrobiłam z tych swoich pozostałych pieniędzy, a to już dałam mamie, nie? I mama w ogóle sobie buty też kupiła z moich pieniędzy, o na przykład. W ogóle tam do domu takie rzeczy, to mama kupiła miskę sobie jakąś ładną, która jej się bardzo spodobała, no to miskę taką, na przykład do ozdoby, taką ładną, w kwiatki, taką jakąś wyrzeźbioną, w tym sklepie takim, co jest wszystko po 4,99. Jeżeli mi czas pozwala, to jeżdżę za moją córką na wybiegi. I oglądam ją i jestem bardzo dumna, jak ją widzę na wybiegu, jak pięknie chodzi, ładnie się uśmiecha. I jestem zadowolona, jak mi ktoś powie, o twoja córka, jaka ładna, jak ładnie chodzi. To jest naprawdę bardzo miłe. Są ogłoszenia w gazetach, że modelek poszukujemy. Ja w te ogłoszenia nigdy nie wierzyłam. Miałam bardzo dużo propozycji, jakby mogła mieć swój dom, własny samochód, ale to wszystko chodzi o to, żeby przespać się z odpowiednimi ludźmi, a ja takiego czegoś nie zrobię, bo dojść do kariery to jest bardzo dobra rzecz, ale własnymi siłami i własnym rozumem, a nie tyłkiem. Ja wolę być biedna, ale szczęśliwa i mieć własne poczucie wartości, niż się zaszmacić i być bogata. Finansowo jakoś pomagam mamie. W sumie to nie są duże pieniądze, no ale jednak, jeżeli jest na przykład więcej pokazów w ciągu weekendu, to jednak daję mamie te pieniądze. Jeżeli mam czasami jakieś potrzeby, typu kupienia sobie jakiegoś nowego ciuchu, to czekam, aż mama będzie miała więcej pieniędzy. No mi to nie przeszkadza w życiu ogólnie, bo ja nie muszę mieć najdroższych ciuchów czy najmodniejszych. Ja się czuję dobrze tak, jak się czuję. A że mam taką sytuację, jaką mam, to przecież to nie jest moja wina. Chciałabym, żeby moje życie było bardziej kolorowe, bo jednak rzeczywistość czasami potrafi być okrutna. Boję się, bo wiem, jaka jest codzienność i widzę, że coraz więcej jest biedaków. Z pracą jest tak ciężko. To mnie trochę przestrasza, że nie wiem, co byśmy zrobiły, gdyby mama teraz nie dostała pracy. Wujek Eweliny, który obiecuje jej karierę w Hollywood, wrócił do Ameryki. Ewelina i jej mama wdepnęły znowu w daleką od hollywoodzkiego blasku prozę życia. Mam córka jest modelką. Proszę bardzo, pani siada sobie.
I to jest związane, że... Szczęśliwie jedna z 30 firm, w których Irena złożyła podanie o pracę, wezwała ją na rozmowę kwalifikacyjną. Jesteśmy zmuszeni po prostu zrezygnować z jednej z pań ze względu na jej stan zdrowia, no nie pozwala jej dalej pracować, no i musimy po prostu podjąć współpracę z kimś innym. No tutaj padło na panią, no oczywiście zdrowie pozwala. Tak, jestem zdrowa. To jest nie najważniejsze. No to chcielibyśmy tutaj pani zaproponować pracę w naszej firmie w charakterze no, osoby sprzątającej. Tak. No więc najważniejsza rzecz, o której muszę tutaj powiedzieć, to jest przede wszystkim, czy pani jest w stanie zaświadczenie o niekaralności z sądu dostarczyć tak, nam. Tak. Ten dokument to jest podstawa, bo jeżeli tego dokumentu nie będzie, no jako Agencja Ochrony nie możemy podpisać umowy. Tak. Umowa będzie w formie umowy o pracę na pełen etat. Możemy zaproponować najniższą krajową. To jest 800 zł brutto. No z mojej strony tyle. Czy pani jeszcze ma jakieś do mnie pytania? A okres próbny jak długo trwa? No, z reguły od miesiąca do powiedzmy 3 miesięcy. Nie, no wiadomo, nie dłużej niż 3 miesiące. Otoczony pięknościami Czarek przygotowuje kolejny pokaz. Swoje modelki zaprosił do salonu fryzjerskiego. Lokal jest jego własnością. Od kilku lat odnajmuje go znajomemu. Dochód z wynajęcia nazywa trzecim filarem. Aneta dumę schowała do kieszeni. Dopóki nie znajdzie stałej pracy, trzyma się Czarka. Wciąż wierzy, że jeszcze u niego zarobi. Rysiu, jesteś pewien, że włożyłeś film? Tak. Jesteś pewien? Jestem pewien. Bo żeby ta nasza praca nie poszła na marne, bo tacie wiesz, że powiedziałeś, że zapomniałeś włożyć filmu, zapomniałem z pośpiechu włożyć. Wszystkie dziewczyny fotografowałeś i żadnej fotki nie miały. Były tak zdenerwowane, że też byłem wściekły.